Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za te dobre słowa na wyrost. Mam nadzieję, że nie zanudzę Państwa zupełnie przez ten czas. To nie jest łatwym zadaniem, bo ekonomia jest nudnawą rzeczą. Dopiero po pewnym stopniu wtajemniczenia staje się pasjonująca, a jak rozumiem, częściowo ten wykład jest dla osób, które nie są jeszcze bardzo mocno wtajemniczone, czyli dla naszych studentów i tych, którzy biorą udział w różnych konkursach, między innymi organizowanych przez Fundację, zawsze pamiętam, Rozwoju Wsi, Wspomagania, przepraszam, i Ambasadę Amerykańską, więc też chciałbym się od razu usprawiedliwić przed szanownymi profesorami, którzy są tutaj obecni, że czasem będę mówił o rzeczach pewno znacznie prostszych niż Państwo chcieliby usłyszeć, ale musimy zrobić jakiś mały kompromis. Gdyby spytać, czy ta gospodarka amerykańska różni się od innych i od siebie samej 100 lat, to oczywiście odpowiedź jest trywialna, na pewno się różni i od siebie samej, i od tych innych gospodarek, jest oczywiście na ile i czym się różni. Ja chciałem wybrać kilka rzeczy, o których moim zdaniem warto powiedzieć w tym kontekście. I spróbuję. No, działa. Więc chciałem się też wbić w pewien kontekst, który tutaj był. Na początku profesor Bogdan Szklarski mówił, ile demokracji jest w demokracji, mówił o wyborach. Potem profesor Schleifer mówił o polityce zagranicznej. Ja mówię w tej chwili o gospodarce. Ale można powiedzieć, że to jest cały czas ta sama opowieść, bo jakby na to, ja przesłuchałem te poprzednie wykłady. Właściwie profesor Szklarski opowiadał Państwu o tym, jak Amerykanie na arenie krajowej realizują swoje ideały wolności i demokracji, jak dbają o swoje interesy również. Profesor Schleifer oczywiście też w pewnym sensie o tym samym mówił, tylko na zewnątrz, jak Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej realizują zarówno swoje ideały, jak i interesy. Może nawet w odwrotnej kolejności, prawda? A ja postaram się powiedzieć słów kilka, jak Amerykanie realizują swoje interesy gospodarcze i swoje ideały gospodarcze również wewnątrz Stanów, czyli jak gospodarują, jaką mają gospodarkę, jaką ją uczynili przez te dziesiątki lat i setki lat, jak ona jest dzisiaj. I jak powiedziałem, wybiorę kilka spraw, które wydają się, jeśli już nie interesujące, to na pewno stosunkowo ważne. Więc żeby w ogóle zacząć mówić o gospodarce, to warto może przytoczyć takie powiedzenie Lorda Kelvina, który był fizykiem szkockim, mówi, że nauka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się pomiar. A jako przedstawiciel nauk społecznych to mogę tak trochę z przymrożeniem oka na to spojrzeć i niekoniecznie do nauk społecznych to się w 100% tyczy, ale chyba coś w tym jest. W związku z tym naukowcy lubią zmierzyć. I pan profesor Schleifer mówił o tym w pierwszej części swojego wykładu. Pozwolę sobie tylko trochę rozszerzyć to zagadnienie. Więc trzeba by zaprezentować kilka liczb charakteryzujących tą gospodarkę amerykańską. Więc o porównaniach w czasie, czyli tak zwanych szeregach czasowych, na pewno o porównaniach przestrzennych, międzynarodowych, to są takie dane przekrojowe. Dobrze było coś powiedzieć o strukturze wewnętrznej, jak rodzajowo i terytorialnie ten produkt krajowy brutto i dochód narodowy brutto wygląda, ale o tym niewiele powiem, bo coś trzeba wybrać. I rzucę jeden czy dwa jakieś inne wskaźniki gospodarcze, podam też Państwu, którzy są zainteresowani tym źródła, będziecie mogli sobie dalej wykrywać. Ale na marginesie tego chciałem przy okazji, będę chciał powiedzieć dwa słowa o źródłach danych i dostępności do tych danych w Stanach Zjednoczonych. Bo jeżeli mówimy o różnicach gospodarczych, to też warto by było zaznaczyć dosyć mocno, że Amerykanie bardzo silnie stawiają na informacje i na dostępność tej informacji. I nie zawsze jest to organizowane odgórnie przez rząd czy przez jego agendy, ale często przez samych obywateli zrzeszających się w organizacjach non-profit, a często nawet pojedyncze osoby robią takie przedsięwzięcia, które pokażę, organizują na przykład stronę internetową z bogactwem danych. I teraz, jeżeli ja wejdę na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, mam nadzieję, że nikogo z GUS-u tutaj nie ma, i kliknę, to tam w końcu do czegoś się można dokopać, jakość tego jest, ja bym powiedział, średniawa, a
Jeżeli zrobię to na stronie Eurostatu dla Unii Europejskiej, to to już wygląda trochę lepiej, ale też przejrzystość też nie jest cudowna, z jakością i różnymi innymi problemami mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, z fałszowaniem danych i tak dalej. A następnie wchodzę na stronę amerykańskiej instytucji rządowych i porozrządowych, klik, 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 klik i z hurtowni danych wyskakuje mi natychmiast i za darmo właściwie wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do rozsądnej analizy. To coś mówi w ogóle o podejściu ludzi żyjących w tym kraju do informacji i do wolności informacji również. Także Amerykanie moim zdaniem to między innymi różnią się właśnie ta gospodarka, że ona jest bardzo mocno transparentna, wbrew pozorom. Może nie we wszystkich aspektach, jak powiemy, bo jest dużo informacji prywatnej, ale w takich, powiedziałbym, podstawowych gospodarczych rzeczach to wspaniale to wygląda w ogóle. To zacznijmy mówić o konkretach. Ja nie chcę wchodzić tu w szczegóły, ale czy mówimy o produkcie krajowym brutto, czy mówimy o dochodzie narodowym brutto, to są w nowej konwencji z 2010 roku te dwie podstawowe miary, to nie ma dla nas wielkiego znaczenia, więc raz będzie PKB, raz będzie dochód narodowy, ale w sumie są to bardzo podobne wielkości. Spójrzmy, jak to wyglądało w długim okresie między 29 rokiem a 2010. Dlaczego 29? Bo w zasadzie, jak zobaczymy później, od tego czasu mamy solidne dane dotyczące, dane makroekonomiczne dotyczące Stanów Zjednoczonych. O tym będę chciał dwa słowa powiedzieć potem, jak w ogóle Amerykanie podeszli do organizacji. Byli w ogóle pierwszymi, którzy na skalę krajową, narodową organizowali rachunki społeczne. To się nam dzisiaj wydaje zupełnie nieprawdopodobne, ale do lat 20. tak naprawdę nikt na świecie dokładnie nie wiedział, ile się produkuje, ile tego produktu krajowego jest. Już nie mówię, jak się on kwartalnie czy miesięcznie zmieniał, ale nawet na bazie rocznej. Po prostu tych danych nie było. Dzisiaj robimy ten klik-klik właśnie i wiemy, inflacja była taka, produkcja taka, bezrobocie takie. Wtedy nawet ci czołowi ludzie nie mieli tej informacji. A zresztą dostęp do informacji był też i politycznie często zastrzeżony. Jak się taki zwykły człowiek chciał za dużo dowiedzieć, to parafrazując można powiedzieć i pałką w łeb mógł dostać. A dzisiaj nikt nam takimi rzeczami nie grozi. No więc od 29 roku mam solidne dane i zobaczymy, jak to wygląda. To jest oczywiście w miliardach dolarów akurat z 2005 roku, bo tak te ostatnie dane wyglądają, realne. 29 rok to jest 977, podczas kiedy ostatnie dane, ostatnie jak ostatnie, ale te ostatnie porównywalne, które tutaj mamy za 2009, to jest 13248. Ja powtarzam, to z realnych dolarów z 2005 roku. Nominalnych to jest już prawie 15 tysięcy miliardów, jak ja to zwykłem mawiać, dolarów. Proszę zauważyć, ten wzrost jest 13,5-krotny w tym okresie. Jakby policzyć 13,5 razy. Gdyby policzyć, to średnio 3,3% wzrostu rocznie. Nie na głowę mieszkańca, tylko ogólnie. Na głowę mieszkańca byłoby to nieco mniej. Gdyby wziąć krótszy okres, notabene to napisałem między 60 a 2010, czyli ostatnie 50 lat, notabene to też wychodzi 3,2. Czyli to średnioroczne tempo wzrostu to jest mniej więcej 3,2-3,3 rocznie. I napisałem obok tutaj reguła 70 lat, jak Państwo widzą. To wynika z prostej arytmetyki i składanego procentu, ale jak ktoś się na tym kompletnie nie zna, to można mu podać taką fajną regułę, która mówi, jeżeli jakaś rzecz, na przykład gospodarka, mierzona taką czy inną wielkością, taką czy inną zmienną, rośnie 1% rocznie, to po 70 latach mniej więcej następuje podwojenie tej wielkości. Czyli gdyby ta gospodarka rosła w tempie 1%, mniej więcej po 70 latach Amerykanie mieliby dwa razy więcej produktu, realnie rzecz biorąc, pomijając sprawy inflacji. Ale my mamy tutaj 3. Gdyby było 2, to 35 lat, 3,5 to 20 lat. Czyli mniej więcej widzimy z tego, z takiego prostego, fajnego rachunku właśnie, że ta gospodarka amerykańska mniej więcej po 20 kilku latach podwaja się, jeśli jest mierzona produktem krajowym brutto. To jest bardzo duże tempo wzrostu gospodarczego, jeśli utrzymuje się w bardzo długim czasie. Profesor Schleifer się zapytywał, retorycznie oczywiście, jak to jest, że
ci Amerykanie tak długo i Stany Zjednoczone utrzymywały tą hegemonię gospodarczą, a ostatnio tak szybko jednak te Chiny, Indie i inne kraje doganiają. Ja bym odwrócił trochę to pytanie i powiedział, że ekonomistę to zawsze dziwiło, dlaczego to tak jest, że tak długo nie doganiano Stanów Zjednoczonych. Jak to jest? Jak to jest możliwe, żeby te gospodarki, które siłą rzeczy, jeśli są na niższym poziomie, często wykazują dużą możliwość przyrostów gospodarczych na początku tej drogi, w zasadzie kompletnie się nie poruszały po tej trajektorii doganiania, aż w końcu zaczęły. No i znowu, gdy dojdziemy do tego, co powiedziałem, do tego 1% rocznie, to ta różnica 1% w rocznym wzroście czyni po kilkudziesięciu latach cuda. Więc jeżeli my mamy jednak tu bardzo szybko rosnącą gospodarkę w tempie 3% z groszami, a potem mamy chińską gospodarkę, która utrzymuje, żeby w to wierzyć czy nie wierzyć w 100%, tempo w granicach 9-10%. Nie mam tutaj czasu omówienia, jak te rachunki chińskie wyglądają, co sami Chińczycy na ten temat mówią, ale to mierzenie w Chinach, tak nawiasem mówiąc, trochę wygląda troszkę po staremu, trochę po socjalistycznemu. Oni sami to mówią, jak powiadam. W tym sensie, że tam wszyscy muszą raportować wyżej. W dalszym ciągu jest trochę taka psychologia dawnej partii, że no dobrze jest powiedzieć, że się więcej zrobiło niż mniej. Chińczycy sami zrobili audyt kilka lat temu tych swoich rachunków społecznych i ogłosili, że wykryli 60, że stwierdzono 60 tysięcy przypadków, w których znacznie zawyżono wyniki gospodarcze, co zostało bardzo surowo ukarane. Nie chcę wnikać w to, jak surowo zostało ukarane, ale jak Chińczycy mówią, że surowo ukarane, to zwykle to oznacza, no niestety, że to już jest ta ostateczna kara. Więc tak się sprawy mają w Chinach. Tym niemniej mówię, odwracając to, co mówił profesor Schleifer, Amerykanie bardzo szybko rosną, jeżeli chodzi o sekularną tendencję, ale to nie znaczy, że inne gospodarki nie zaczną i nie dogonią i nie przegonią. Czemu nie? Cudów tutaj żadnych nie ma. Długo się nad tym zatrzymałem, ale teraz trochę przyspieszymy może. Jak to wygląda w Stanach, jeżeli chodzi o główne składniki produktu krajowego brutto, czyli GDP? To można mierzyć na różne oczywiście sposoby, to jest mierzone metodą wydatkową. I tutaj trzeba powiedzieć, że akurat amerykańska gospodarka się tak bardzo nie różni od innych, bo cały czas ten motyw różnic i podobieństw będzie chodził. Jak widać, wydatki konsumpcyjne to jest ponad 10 tysięcy z tych prawie 15, prawda? Ale we wszystkich gospodarkach na świecie między 2/3 a 3/4 mniej więcej ta konsumpcja stanowi w produkcie krajowym brutto. Prywatne inwestycje są duże jak na to, co Amerykanie oszczędzają. Jak wiemy, Amerykanie, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to w ogóle prawie nie oszczędzają, tylko raczej pożyczają. Były nawet takie lata, w których były ujemne oszczędności gospodarstw domowych amerykańskich. Ale jak widać, znajdują sobie fajne źródła finansowania. Oczywiście Ameryka jest najbardziej zadłużonym krajem na świecie, ale tak to się mówi na międzynarodowym forum zwykle, że jak bogaty kraj, jak biedny kraj pożycza, to mówimy, że pożycza. A jak bogaty kraj pożycza, to mówimy, że inni w nim inwestują. No, trochę się ta aura zmieniła w ciągu ostatnich lat, jak wiemy, i tu trochę znaków zapytania się pojawiło, ale jak na razie jednak, gdybym Państwa spytał, w jakieś to papiery wartościowe chcielibyście swoje oszczędności ulokować, czy może w chińskim jenie chcecie je trzymać, czy w chińskich obligacjach, czy raczej amerykańskich, czy polskich, czy innych. Jak żeśmy widzieli, Amerykanie w tej chwili wytwarzają w granicach 14 tysięcy miliardów dolarów. Mogę mówić oczywiście o bilionach, ale to się zaraz wszystko będzie myliło. American billions są miliardy. Tutaj chodzi o tryliony tak naprawdę nasze, czyli mniej więcej 15. Amerykanie są w dalszym ciągu największą gospodarką na świecie. A gdyby zobaczyć właśnie, co się działo 10 lat temu i co się dzieje dzisiaj, no to rzeczywiście wyrosły bardzo duże kraje konkurujące. Ale oczywiście te wszystkie miary mają swoje delikatne zakręty, byśmy powiedzieli. I mierzyć produkt i dochód narodowy można, jak wiadomo, przeliczamy to wszystko, gdy porównujemy międzynarodowo na dolary amerykańskie.
W związku z tym pytanie jest, jak to tak naprawdę robić, bo gdyby przeliczać na przykład kursem dziennym, no to wystarczy, że ten kurs się wahnie o 5%, to znaczy, że co, pozycja jakiegoś kraju o 5% się zmienia wtedy. I rzeczywiście są takie miary, których się używa i prawdę mówiąc, produkt krajowy brutto tak jest przez Bank Światowy mierzony i on podlega bardzo dużą fluktuacjom. Ale są też inne pomysły. Jest taka metoda Atlasu Banku Światowego, która mówi, żeby wziąć 5-letnie średnie ruchome. No to wtedy te zmiany się tak bardzo rzeczywiście nie wypyklają, te krótkookresowe. I oczywiście te wyniki gospodarcze trochę inaczej wtedy wyglądają. A obrona narodowa w wydatkach rządu to jest 5,6 produktu krajowego brutto w 2010 roku. To jest na przestrzeni ostatnich 20 lat dosyć wysoka pozycja, to 5,6. Zobaczymy dalej, że bywało w granicach 4% jeszcze kilkanaście lat temu, a generalnie między 4 a 6 mniej więcej się to tego. I zobaczmy, ile tych wydatków jest w bieżących dolarach. Co więcej 800 miliardów dolarów. Zobaczymy za chwilę, ile produktu krajowego mają niektóre kraje, to takie nawet większe, to zobaczymy, że no, nie dobijają do tego. Także rozumiem, że Amerykanie, mimo że wydają stosunkowo, byśmy powiedzieli, jak na historię ostatnich 60 lat, nie tak wiele, to jednak są to w bezwzględnych wymiarach olbrzymiej wielkości. Stąd zresztą ta teza profesora Schleifera, którą całkowicie się zgadzam w 105%, że jeśli chodzi o dominację militarną, no to w ogóle nie mamy tutaj w ogóle co się zastanawiać. Amerykanie utrzymują zupełnie bezwzględnie w ostatnich czasach. Tutaj mamy troszeczkę danych dotyczących Stanów, a reszty świata. Stany Zjednoczone to jest w granicach 24% w tej chwili PKB całego świata, mierzone właśnie tą metodą Atlasu, czyli kiedy zmiany kursu walutowego nie tak gwałtownie odbijają się na naszych zmianach. Japonia to jest 8,2, Chiny 8,2, Niemcy 6, Francja 4. W sumie, jak widać, bo siódme Włochy to już jest tylko 3,6 całego produktu. Polska ma jakieś 0,8 w tej chwili. Mogę kliknąć tą tabelę i ją rozwijać, ale myślę, że nie mamy chyba na to za bardzo czasu. Druga miara, o której już właśnie chciałem zacząć mówić w czasie tej przerwy, to jest oczywiście PKB mierzone tak zwanym parytetem siły nabywczej. Tylko ja chciałem przestrzec tutaj Państwa. Z jednej strony to jest ciekawa miara, dlatego ona mówi o tym, ona jest, to jest wyrażone w tak zwanych międzynarodowych dolarach, czyli dolarach o takiej sztucznej, których nie ma oczywiście, sile nabywczej, które mówią, ile by można było kupić za te dolary na przykład w Wielkiej Brytanii, gdyby wydawać te pieniądze w Stanach Zjednoczonych po amerykańskich cenach. To znaczy, że te kraje, które mają wysokie ceny, wysoki poziom cen, generalnie pójdą w dół, jeżeli chodzi o wymiar w parytecie siły nabywczej, a te, które mają niski, pójdą w górę. Rankingu to tak specjalnie, nawiasem mówiąc, krajów nie zmienia. A o czym to mówi? O tym mówi o dobrobycie wewnętrznym. Natomiast kiedy my porównujemy sytuację i mocarność krajów na arenie międzynarodowej, no to oczywiście możemy w tych faktycznych amerykańskich dolarach to mierzyć, czy w każdej innej walucie, a nie w tych sztucznych mówiących o dobrobycie. No bo nie dobrobytem się kupuje armaty, rakiety, zboże, ropę naftową i tak dalej, tylko tymi prawdziwymi dolarami. Dobrze jest na to spojrzeć, ale to jest jak gdyby z punktu widzenia dobrobytu tych ludzi, którzy żyją w środku, a nie pozycji międzynarodowej kraju. No tutaj Amerykanie mają już tylko 19,5% udziału całego światowego, czyli 1/5 mniej więcej, a Chiny idą znacznie w górę, to jest 12,6, Japonia pozostaje przy tych tam niecałych 6, a Indie skaczą na 5,2 i Rosja aż na 3,7, co jak zobaczyć, co było 15 lat temu z tą Rosją, no to w ogóle jest jakiś skok nieprawdopodobny. Tu mają Państwo zresztą to, prawda, uwidocznione w tych międzynarodowych dolarach. Stany 14, a Chiny już 9, a Japonia dalej tylko 4. Tylko mówię ostrożnie z tym podejściem, bo no, pewne rzeczy traktuję, bym powiedział, bardzo dobrze, a pewne trochę upraszczę. I na koniec na głowę mieszkańca. Jak te Stany wyglądają? No, już w takiej zupełnej czołówce nie są. Po lewej stronie mamy metodę Atlasu Banku Światowego, czyli w takich prawdziwych dolarach, tylko uspokojonych z roku na rok. To Monako pokazałem, żeby Państwu zobaczyć,
jakie dziwne rzeczy w Europie się zdarzają, że $200,000 na głowę mieszkańca, czy w tej pralni pieniędzy i producenta znaczków pocztowych w Liechtensteinie. Ale z takich regularnych krajów to Norwegia już ma 84, Szwajcaria 65, Dania 59, Austria nawet 46 i zaraz za tą Austrią pokazują się Stany Zjednoczone na jakiejś 14 pozycji mniej więcej. To oczywiście żadnej ujmy nie przynosi, ale już widzimy pewną względność tej siły amerykańskiej. Jeżeli policzymy to parytetem siły nabywczej, dalej są 15, mniej więcej podobnie to wygląda, także nie będziemy chyba się nad tym specjalnie dalej zastanawiać. Tyle wstępu. A teraz do rzeczy, czyli mity czy też fakty. No zacznijmy od takich kilku może takich teaserów. USA są najbardziej kapitalistycznym krajem świata, jak wielu twierdzi. USA dzisiaj, tak jak 100 lat i 200 lat temu, nadal są krajem kapitalistycznym, co dobrze widać na tle socjalistycznej Europy. Ja to biorę w cudzysłowie specjalnie. Dalej, USA pozostają symbolem wolności, w tym wolności gospodarczej. Podstawowe decyzje gospodarcze podejmowane są przez podmioty prywatne, a nie publiczne. W gospodarce dominuje wybór prywatny w odróżnieniu od publicznego. No to prawda to czy mity? Po to, żeby to zrobić, można zrobić dwie rzeczy. Pierwsze, przyjrzeć się roli i wielkości rządu i sektora publicznego w procesach gospodarczych, a również wolności gospodarczej w tych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, jakby spojrzeć na Stany, to na przykład patrzeć na sektor państwowy w sensie przedsiębiorstw, no to na poziomie federalnym właściwie prawie takich nie ma. Wielu przedsiębiorstw państwowych państwo nie znajdą. Tennessee Valley Authority to jeszcze się zostało, prawda? I kilka takich drobniejszych rzeczy, ale już na przykład nawet taka idea, która w Europie wydaje się zupełnie normalna, że dobrze jest mieć narodowego przewoźnika lotniczego, to właściwie Amerykanie nie bardzo wiedzą, po co im ten narodowy byłby przewoźnik, bo gdyby był stan wojny czy wyższej konieczności, to i tak innymi metodami rząd może wyegzekwować od prywatnego przewoźnika, aby służył i podporządkował się, prawda? Państwo ma dominium, ale państwo ma imperium przede wszystkim, więc nie trzeba mieć szerokiego dominium, żeby sprawować swoje imperium. Zarekwirować to i można było panu klucz te dwa samochody wojskowe, jak się go nie lubiło, prawda? I to, tak samo i można zrobić w innych. Więc Amerykanie podchodzą do tego spokojnie, że jak jest wyższa konieczność, to i tak ta prywatna gospodarka może zostać podporządkowana, a cała II wojna światowa o tym świadczy przecież doskonale. Więc to nie Europa, nie Kuba, ani nie Wenezuela. Więc na to nie należy już dłużej patrzeć, bo wiele nie zobaczymy, ale jak wyglądają wydatki i dochody rządu, jak one się zmieniają w czasie, jak się różnią rodzajowo. O czymś muszę mówić z wyboru, więc wybrałem wydatki, mógłbym oczywiście o tej stronie dochodowej też mówić. To popatrzmy najpierw na wydatki rządu federalnego w długim czasie. Długim, to znaczy bardzo długim. To są dane historyczne, no szacunkowe rzecz jasna i nie będziemy tutaj dyskutowali z nimi. Bierzemy je tak, jak tam historycy gospodarczy podłożyli. To jest procentowo, czyli udział wydatków rządu federalnego w produkcie krajowym brutto, w GDP między 1792-2010. Tylko federalnego, bo dla tego wczesnego okresu brak jest naprawdę danych dla wydatków na poziomie stanowym i lokalnym. No więc to się wszystko, zresztą jaki ładny profil, to wygląda trochę jak, mnie to Istanbul przypomina, prawdę mówiąc, ale, a tutaj Statua Wolności chyba, ale to nie o to chodzi. Zaczynamy od tego poziomu poniżej 2%, pomijając te właśnie minarety wojen i kryzysu gospodarczego, no to dochodzimy do tych 24 mniej więcej procent dzisiaj. Przyjrzyjmy się temu dokładniej dla danych już bardziej solidnych. I wybrałem ten okres 100 lat, czy tam 99, czy 100, zależnie jak to dochodzimy. Czasem jeszcze dodawałem 5 lat pewnej projekcji, którą można zdobyć w tej chwili, czyli 910, 2010 czy 15. To są wydatki rządowe USA łącznie, na wszystkich poziomach. Federalnym, stanowym, lokalnym minus transfery między nimi, czyli netto. Jak to wygląda? No to wygląda od 8% do 43%, czyli pięciokrotny wzrost ma.
Czyli już widzimy, że co by nie powiedzieć, to ten mit bardzo prywatnej gospodarki, bardzo kapitalistycznej w sensie XIX-wiecznym, bez sektora publicznego, nawet na gołym okiem, oczywiście nie sprawdza się. Ale wejdźmy w to nieco głębiej. Jak to wygląda na różnych poziomach władzy? Zwyczajowo oddzielnie się analizuje wydatki federalne, a oddzielnie często wzięte razem stanowe i lokalne. I tak to zrobimy, ale potem jeszcze rozdzielimy je jeszcze raz. I ja powtarzam jeszcze raz, mówimy o odsetku, czyli o udziale procentowym. Czyli oczywiście to PKB rośnie, już żeśmy pokazali, a więc nawet jeżeli te wydatki rosną w tym samym tempie jak PKB, no to ten udział nie powinien się zmniejszać, ani zwiększać. A faktycznie się zwiększa, jak widać. Najpierw władze stanowe i lokalne łącznie, w GDP jak to wygląda. Od 5,55% do 21%. Czyli jeżeli zejdziemy na ten niższy poziom, stanowy i lokalny łącznie, to mamy mniej niż czterokrotny wzrost. Mniej niż czterokrotny wzrost tak mierzonego udziału rządu. Ale jak weźmiemy federalny z kolei, to od 2,51 do 25%. To jest ponad dziesięciokrotne. Czyli też widzimy, co w trawie piszczy, że to nie na poziomie lokalnym i stanowym przede wszystkim nastąpił ten wzrost rządu, jeśli tak mogę powiedzieć, ale na poziomie federalnym, centralnym. Co nas za chwilę doprowadzi do tego pierwszego rysunku, czyli do pana Kaczyńskiego, Timothy McVeigh i kilku innych jeszcze osób, którym się to też bardzo nie podobało, zdaje się. A teraz jakbyśmy oddzielili jednak władze stanowe od lokalnych, czy tu coś mądrzejszego jeszcze nam się nie pokaże. Pokazałem to zatem oddzielnie na poziomie federalnym wydatki stanowym i lokalnym. Federalny to jest ten zielony, stąd zresztą te okresy wojen i kryzysów to są te większe wydatki federalne. Natomiast te dwie dolne linie, te przebiegi niebieski, granatowy i czerwony. Niebieski to jest lokalny L, a czerwony to jest stanowy. Czyli widzimy, że tutaj z dużo większym spokojem one reagowały, ale też na dużo niższym poziomie i te stopy wzrostu są znacznie niższe. Wydatki władz lokalnych od 4,83 do 12, czyli tylko 2,5 raza. Natomiast co jest ciekawe i często przeoczone dlatego, że się zbija właśnie te stanowe i lokalne, to że tak, prawdę mówiąc, wydatki stanowe też wzrosły w bardzo silnym tempie. W tym okresie 910 od niecałego 3,4% niecałych do prawie 10, to jest ponad 13%. Czyli to też jest taki mit w micie, można powiedzieć, że z jednej strony mówi się faktycznie, to przede wszystkim wydatki federalne rosły, ale jeżeli wejdziemy troszeczkę głębiej w to, to się okazuje, że na tym poziomie stanowym też zaczęto hulać z wydatkami całkiem nieźle. Całkiem nieźle. I tak by to wyglądało. Teraz kilka przykładów rodzajami. Obrona narodowa, ochrona zdrowia, wydatki społeczne, edukacja. Potem zostawimy na później tę uwagę, o której zacząłem już mówić, na temat słynnych zamachowców i terrorystów. Nawiążemy do tego. Ile rząd USA wydaje na obronność? Te wydatki są wysokie czy nie? Rosną, spadają? No to popatrzmy, jak to wygląda. Są łączne wydatki rządowe USA na obronność, czyli na wszystkich poziomach, ale tak naprawdę są na federalnym poziomie. I znowuż procentowo, to z takich wysokich poziomów lat 60. i lat 70., w tym wojny w Wietnamie, powyżej 10%, to bardzo szło w dół do czasu Reagana. Następnie znowuż lekka górka do 7%, potem zjazd do 2000 roku, gdzie schodzimy poniżej poziomu 4%. 4%, ale to były tak duże kwoty, że Rosjanie mogli o tym tylko marzyć oczywiście. No i widzimy delikatny wzrost, ale znowuż ta projekcja jest w dalszym ciągu raczej zbliżająca się do jakichś 4,5-4,8%. To jest jedna rzecz. Edukacja. Poziom na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym. To jest niekumulatywnie pokazane. Od 1910 roku widzimy oczywiście wzrost tą zapaścią wojenną. Ja rozumiem, że do wojska głównie brali i nie było kogo uczyć nawet. Uczyli się inaczej chłopcy. Zapewne to zawsze nie mogę
nie mogę sobie nie pozwolić na taką uwagę, że branka do wojska, czyli pobór dla ekonomisty jest podatkiem, prawdę mówiąc. Z punktu widzenia gospodarczego jest podatkiem w naturze. Ale to jest podatek najbardziej dyskryminacyjny, jaki można sobie wyobrazić, bo tylko i wyłącznie mężczyzn, prawie tylko i wyłącznie się bierze do wojska. Także rozumiem, że kobiety są dyskryminowane w bardzo wielu tych, ale przez setki lat, jeśli nie tysiąclecia, to mężczyźni tutaj dosyć dużo tego podatku zapłacili. I nie mówię to przenośni, tylko czysto ekonomicznie, gospodarczo do tego podchodzą. Tak to wygląda, proszę pani, tutaj obecnych. A jak wyglądają wydatki na edukację? Więc ten dolny przebieg to jest na poziomie lokalnym. Czyli widzimy, że on jest przede wszystkim największy, mniej więcej do 3% w tej chwili to dochodzi, całego GDP. GDP, nie wydatku. Natomiast jeżeli chodzi o te drugie poziomy, to tak, stanowy, czerwony, to już dobija o prawie 2 punkty procentowe do tego. To są przede wszystkim na poziomie uniwersyteckim oczywiście. Na poziomie uniwersyteckim wydatki. Podczas kiedy te niebieskie to są przede wszystkim na poziomie szkół podstawowych, średnich i przedszkola, tak prawdę powiedziawszy. Natomiast poziom federalny się pojawia i to jest dosyć ciekawe. On w tej chwili nie rośnie, ale dosyć wysoko się utrzymuje na mniej więcej poziomie 1%, prawda, co przed 40 rokiem właściwie w ogóle nie istniało. Jeszcze raz pokazałem tutaj ten poziom lokalny i stanowy tylko od 60 roku, żeby zobaczyć, że od 60 roku to w zasadzie wielkich zmian nie ma, bo na tym poprzednim wykresie to jakby wtapiało się w bardzo długi okres czasu. Teraz na szkolnictwo wyższe tylko pokazałem też. Tu mamy tylko na poziomie ogółem i stanowym. Widzą Państwo, że to przede wszystkim jest poziom stanowy i to dopiero od tych lat 50. rzeczywiście szalenie poszło w górę. Myślę, że te inne możemy sobie pominąć, a jeszcze tak przy okazji łączne wydatki rządu Stanów Zjednoczonych na ochronę zdrowia osób w podeszłym wieku, czyli tak zwanych seniors. Proszę zauważyć, jak te wydatki szalenie rosną. To są oprócz wydatków na opiekę zdrowotną, a przede wszystkim na umieranie, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych. Powiadają mądrzy ludzie, że ostatnie 3 miesiące życia człowieka w Stanach kosztuje z punktu widzenia medycznego więcej niż cała jego średnia opieka zdrowotna przez całe życie. Umieranie na intensywnej terapii jest bardzo drogie. A oprócz tego ma jeszcze kilka innych nieprzyjemnych cech i na ten temat trochę dyskusji, chociaż bardzo delikatny, się w tej chwili w Stanach odbywa. Umieranie jest drogie. I to umieranie jest tak drogie, że osiągnęło te ogół wydatki, a to są w zasadzie federalne, tylko i wyłącznie wydatki, poziom więcej 3% GDP i będzie dalej rosło, jak się da. Myślę, że nie będziemy chyba się zajmowali już dalej tymi rzeczami. I jeszcze tylko jedna krótka uwaga. Ja powiedziałem tutaj o wydatkach. Oczywiście można by podobną analizę zrobić z punktu widzenia dochodów. Tutaj wielkich rewelacji z pewnością by nie było. Podatki amerykańskie trochę strukturą się różnią. Nie ma podatku od wartości dodanej. Są podatki stanowe, one w dalszym ciągu są zróżnicowane. Co więcej, te podatki są również zróżnicowane na hrabstwa poszczególne, chociaż nie wszędzie. Ale tu wielkich rewelacji nie dojdziemy. Jeżeli mamy niezrównoważone te wydatki, a mamy zwykle z dochodami, no to mamy deficyt budżetowy. To jest problem krótkiego okresu, a w długim okresie przekłada się to na dług publiczny. Jak wygląda ten dług publiczny? Najpierw zobaczmy na lewym panelu. To jest całkowity dług publiczny Stanów Zjednoczonych od 1910 roku w miliardach dolarów. Przerażający jest, jak Państwo widzą, ten rysunek. Ale żeby Państwa uspokoić, to od razu śpieszę z drugim panelem, gdzie mamy względne wydatki w stosunku do produktu krajowego brutto. Jeszcze raz, żeby Państwu uświadomić, naszym kochanym studentom, słuchaczom, tę podstawową różnicę. Dopóki mamy wzrost gospodarczy, to hulaj dusza piekła nie ma. Jak przestajemy, to widzimy, co się dzieje. Między rokiem 40 do lat 80 mamy fajne spadki tej proporcji. Potem znowu wzrost i znowu spadek. No i ostatnie lata kryzysu finansowego, dużej ekspansji finansowej państwa. Przy czym w dużej mierze są to procesy odwracalne. Nie ma tutaj czasu na głębokie wchodzenie w to, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w momencie już tych pierwszych planów Polsona i innych, kiedy Amerykanie pompowali do gospodarki pierwsze 700 miliardów dolarów i następne kwoty,
było oczywiste i eksplicite powiedziane, że jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych przejmuje aktywa, akcje również, niektórych korporacji, przede wszystkim finansowych, to nie będzie, to czyni to tylko z punktu widzenia finansowego, natomiast nie będzie egzekwował praw własnościowych w sensie głosowania również. Czyli, że będzie, nie będzie wpływał politycznie na decyzje tych firm. Czy to w 100% tak rzeczywiście było, czy nie, to trzeba by jakąś pewną dokładną analizę zrobić, ale wygląda na to, że rzeczywiście tak. Także jak mówiono bardzo często o upaństwowieniu tej gospodarki, to proszę pamiętać, że ona była w sensie finansowym faktyczna, posunęła się. Natomiast po pierwsze to jest proces odwracalny, często zresztą dający zyski rządowi w długim czasie, a po drugie, że rzeczywiście tego politycznego przełożenia, a my teraz wejdziemy do tych firm, będziemy decydowali, że na przykład pan prezes nie będzie mógł dostać swoich 15 milionów dolarów. Okazało się, że niestety to jest łatwo powiedzieć, ale zrobić w świetle prawa to nie można, bo jak od dawna Amerykanie mówią, no to pokażcie mi prawnika rządowego i prawnika prywatnego i pogadamy, który jest lepszy. A jakbyście mieli wątpliwości, to spojrzyjcie, jakim samochodem odjedzie do domu. No i ten prawnik rządowy, dawniej to Fordem odjeżdżał, nie wiem czym dzisiaj, a ten prywatny Maserati. No i już było wiadomo, jak to jest w tym sądzie, jak się teraz spotkają, prawda? Ta czołówka palestry kupowanej przez korporacje i ci hobbyści rządowi, bo i tacy też byli oczywiście i wszędzie są. A to jest ciężka sprawa wygrać coś w sądzie, jak wiadomo. Ale tak się ma rację. Jak ten dług publiczny zatem wygląda, ale rozłożenie na poziomie. I znowuż tutaj tylko procenty PKB, to jest poziom federalny, to jest poziom stanowy, to jest poziom lokalny, który jest bardzo ciekawy, bo ten przebieg jest zupełnie inny. Jak widać w granicach 10% PKB utrzymuje się to na przestrzeni w zasadzie 60-70 lat. Władze lokalne znają morest, mają dosyć twarde ograniczenie budżetowe i nie mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy, które rząd federalny może, a jak widać i rządy stanowe również. Łącznie wygląda to mniej więcej tak i dochodzimy tutaj do tych poziomów przewidywanych na 15 rok grubo powyżej 100-kilkunastu% produktu krajowego brutto. W porównaniu do 60, których na szczęście nie mamy jeszcze w Polsce, to się wydaje dużo. Z drugiej strony chcę też przypomnieć, że Amerykanie nie mają żadnych konstytucyjnych zapisów tego typu, jak my mamy w naszych konstytucjach europejskich, jak my mamy w naszej polskiej, że mamy ten ostrożnościowy przyjęty z sufitu przez Unię Europejską na poziomie 60% i te ostrożnościowe 55-50, ale Amerykanie mają co innego. Oczywiście był nominalny ceiling, który dawniej był 10 tysięcy miliardów dolarów i już w czasie kryzysu został podniesiony i stopniowo kilka razy, w tej chwili jest chyba 15, ile nie znał, że będzie trzeba go podnosić. Ale to też nie jest taka prosta sprawa. Trzeba tę sprawę przegłosować, a to nie zawsze się udaje i hamulce również istnieją. Nie tylko moralne, ale i prawne. Teraz chciałem powiedzieć kilka spraw na temat tego drugiej pewnej miary, mianowicie miary wolności gospodarczej, bo ona nam też mówi, no ile tego rządu w gospodarce jest, ile jest prywatnego wyboru, a nie publicznego wyboru. Nie będę tutaj wchodził w te rzeczy dotyczące samego pojęcia wolności gospodarczej, to jest rzecz, którą ja się zajmuję dosyć mocno, ale może nie przy tej okazji, nie mamy tyle czasu. Jedną z miar, która jest często używana, jest taki indeks wolności gospodarczej skonstruowany przez Instytut Frasera z Vancouver w Kanadzie. Inny, bardzo podobny, jest robiony przez Heritage Foundation razem z Wall Street Journal. Ten ostatni ma bardzo duże przełożenie polityczne, bo wiadomo, Heritage Foundation ma przełożenie polityczne. Natomiast z punktu widzenia, jeśli mogę powiedzieć, badacza czy tego researchera, naukowca, to ten Fraserowski ma dużo lepszą przejrzystość, jakość i kilka jeszcze innych cech, które badaczom się podobają. Natomiast metodologia Instytutu Heritage Foundation nie zawsze jest otwarta dla publiczności, tak bym powiedział. A też oba instytuty ze sobą niedobrze pracują razem. Wszyscy mówią, że Heritage ukradło Fraserowi oczywiście, ale ten Fraser to mały i kanadyjski jest, więc tak za bardzo nie może
specjalnie podskoczyć. Więc ja używałem tego Frasera, tam jest 42 zmienne, które składają się na pewien indeks wolności gospodarczej. I nie chcę też Państwa zanudzać, ale pokazać tak bardzo schematycznie, graficznie właściwie, jak te Stany Zjednoczone wyglądają. Tu jest skala, czerwone najmniej wolne, żółte też nie za bardzo, zielone to już są całkiem fajnie, wolne gospodarczo kraje, a niebieskie to już cud miód. Więc jak widać, Stany Zjednoczone, Kanada to jest ten cud miód, Europa Zachodnia również, Australia również, Polska w środku stawki, jak to zwykle ze wszystkim ostatnim w środku stawki jesteśmy, na czele Hongkong i Singapur. Co przy okazji mówię dlatego, żeby Państwu jakieś wyobrażenie nie powstało w głowie, że demokracja i wolność gospodarcza chodzą ze sobą ręka w rękę. Na ten temat jest wiele teorii, od Hayeka i Friedmana począwszy, ale nie będziemy tutaj się tym zanudzać. Czyli Amerykanie całkiem nieźle z tą wolnością gospodarczą wyglądają, ale nie są na samej czołówce. Wolność gospodarcza świata w ogóle rośnie, tak mierzona, jak to robią te instytuty. Powiadam, od 0 do 10 na skali, od lat 70, kiedy zaczęto, poziom 6-10, potem to trochę się zmniejszyło do 5,5, a potem w zasadzie jest monotoniczny wzrost do roku 2007 i 2008, w tej chwili będą za chwilę dane. Także tak mniej więcej to wygląda. Na tym tle to są te czołowe kraje. Stany Zjednoczone są, ostatnio były szóste, ale te oprócz Singapuru i Hongkongu, które są zawsze z przodu, to w zasadzie to różnice między czołówką nie tylko na tabelę krajów cywilizacji zachodniej, byśmy powiedzieli. Taki Mauritius na przykład też ma całkiem nieźle, albo Chile, całkiem wysokie. Tak dla ciekawości pokażę, jak to wygląda na drugim końcu. Można się było tego spodziewać. Nie ma tych krajów, które w ogóle nie podają żadnych danych, prawda? Ale od Zimbabwe do Algierii to jest mniej więcej na poziomie tam niecałych 4, a na 142 sklasyfikowane kraje. Rosja zresztą ostatnio trochę polepszyła się, ale też w granicach 90 miejsca, a Ukraina to jest jakieś 115, więc mamy tutaj Polska w połowie stawki, 6,77 nawiasem mówiąc. A jak wolność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych wygląda terytorialnie i to jeszcze w porównaniu międzystanowym, a przy okazji razem z prowincjami kanadyjskimi? No już nie będę tu dokładnych liczb rzucał, podałem odnośniki, ale to jest dosyć ciekawe, że po pierwsze Stany Zjednoczone mają tej wolności gospodarczej dużo więcej, czyli mniej udziału rządu w decyzje gospodarcze na różnym poziomie od Kanady. Jak wziąć te prowincje kanadyjskie, to są te least free, czyli właściwie oprócz Alberty, to ci Kanadyjczycy tej wolności gospodarczej to w porównaniu do Stanów mają bardzo, bardzo, bardzo mało. Ja mam tutaj taką listę, jest to jedyna lista, której chyba Państwo nie są w stanie przeczytać, bo ją źle zeskanowałem troszeczkę, nie mogłem tego inaczej w ostatniej chwili zrobić. To po prostu przeczytam z kartki, jak te ratingi wyglądają. Delaware 8,3 na skali od 0 do 3, najbardziej wolny gospodarczo stan. Texas, no to wiadomo, prawda, 7,8. Ale Alberta już za chwilę 7,7 kanadyjska, a potem Colorado, Georgia, North Carolina, Utah, Louisiana, Nevada, New Hampshire, Tennessee, Nebraska, South Dakota, Illinois, Indiana, Massachusetts. Tak to więcej idzie, są w granicach 7. A co mamy na dole, ciekawsze? Hawaii, Rhode Island, South Carolina, Vermont. Ha, to dziwnie ludzie w tym Vermoncie zresztą są. Ktoś jeździ na nartach, to wie. Zbierają miód i syrop klonowy, żyją z turystyki, ale tak nie są jacyś friendly do tych turystów, co bardzo nieamerykańskie zresztą jest, bo zwykle są friendly, jak wiadomo, ludzie na prowincji. Nowy Meksyk i na samym końcu Mississippi, West Virginia, pomijając oczywiście Wyspę Księcia Edwarda, z przykrością muszę stwierdzić, która jest na samym końcu, jeżeli chodzi. Ale gdyby zobaczyć, jak wyglądają te wyniki liczbowe, to Delaware, które było na samym szczycie wolności gospodarczej w ramach tych krajów Ameryki Północnej, to jest 8,3, a Wyspa Księcia Edwarda to tylko 4. Więc różnice wbrew pozorom terytorialne są znaczne.
są znaczne. Więc też niech się nikomu nie jawi, oczywiście Stany Zjednoczone niech się nie jawią jako gospodarczy kraj, również pod względem łatwości robienia biznesu, bo to jest zróżnicowany kraj bardzo, jak widać. A teraz? A co teraz? Aha, teraz o groźnych szaleńcach chciałem powiedzieć. Ja to nazwałem potencjalne skutki polityczno-społeczne rozrastającego się rządu federalnego i stanowego oraz ekspansji, w cudzysłowie, socjalizmu. Ze znakiem zapytania oczywiście. To jest bardzo daleko idąca teza postawiona przez ekonomistę, trochę żeby bardziej wywołać jakąś dyskusję, myślę, niż co innego. Ale jeżeli patrzy się na to, co się dzieje poza gospodarką w Stanach i nałoży się na tą olbrzymią ekspansję rządu przez ostatnie kilkadziesiąt lat, wbrew temu, co się zwykle sądzi, że to dalej jest taki wolny i niezależny kraj, oraz to, że dzieje się to już nie tylko na poziomie federalnym, ale również stanowym, to budzi różne frustracje u różnych grup Amerykanów. Bardzo często ekstremistycznych grup. I na pewno Timothy McVeigh się do takich zalicza. Człowiek stracony już zresztą, jak wiadomo, o publicznej egzekucji. Przez 20 lat nie było egzekucji federalnych, a jak zrobili, to już taką, że wszystkie rodziny ofiar zaprosili na to. Więc nie muszę przypominać tego zamachu bombowego na budynek federalny, w którym 168 osób zginęło, ale to co chciałem powiedzieć, że są liczne kontrowersje na temat tego, jakie były motywy oczywiście Timothy'ego McVeigha, ale generalnie uważa się, że i on sam próbował przynajmniej tak to powiedzieć, że to była pewna zemsta za to, co rząd i jego zbrojne ramię zrobiło w Waco w Teksasie i w Robi Ridge i w kilku jeszcze innych miejscach. Ja tylko chcę powiedzieć, że dobrze jest czerpać z bardzo różnych źródeł wiedzy. Więc jeżeli mówi się o pewnych procesach politycznych, o pewnych ideologicznych sprawach w Stanach, to też trzeba powiedzieć, że ten proces zwiększania się rządu i jego duże odległości oraz tego, że ludzie w Waszyngtonie decydują o moim losie, kiedy ja jestem człowiekiem nie tylko nawet stanowym, ale lokalnym i nie bardzo chcę to zaakceptować, powoduje różne frustracje i różnego rodzaju typy. I to nie jest, oczywiście one często idą do takiego ekstremu strasznego, jak w przypadku Timothy'ego McVeigha, ale często też na dużo większą skalę one są widoczne, nie idąc do takich ekstremów, ale trzeba sobie uświadomić, że takie postawy również w tym zindywidualizowanym społeczeństwie istnieją i gospodarcze procesy często przyczyniają się też do tego. Przy okazji, jak już mówimy o szaleńcach, terrorystach i domowych i różnego typu osób z pewnego marginesu społeczeństwa, to też o Tedzie Kaczyńskim można by było przypomnieć, bo jesteśmy tutaj częściowo wśród ludzi nauki również. Ted Kaczyński był matematykiem i myślicielem, można powiedzieć, a przy okazji człowiekiem, który wysyłał bomby, jak może Państwo pamiętają, w listach, stąd przez 20 kilka lat nie można go było złapać. On miał też pewną ideologię. Ta ideologia zupełnie różniła się od tego, co ten drugi z naszych bohaterów tego slajdu sobą przedstawiał. A mówię tutaj o tym dlatego, że on z kolei zabijał ludzi z uniwersytetów i latających samolotami, czyli tych znowuż wpływowych. A jego teoria była taka, że to... No to socjaliści wszystko są po prostu. I ta Ameryka idzie w stronę socjalizmu, to jest szalenie niedobrze, a już środowiska naukowe, no to to jest dominujące. Ja się nie identyfikuję z Tedem Kaczyńskim, jakkolwiek przeczytanie jego manifestu myślę, że może być ciekawe dla wielu osób i to nie jest jakiś zupełny bełkot, jak się wydaje. Metody straszne. Natomiast jakby spojrzeć rzeczywiście na to, co znowuż mówimy o mitach i faktach Stanów Zjednoczonych, to w tym bardzo dalej jednak indywidualistycznym, kapitalistycznym społeczeństwie rzeczywiście to, co dzieje się w miastach, na przykład w Nowym Jorku, jest intelektualnie jednak zupełnie inne od tego, co się dzieje na prowincji. Jest dużo bardziej w lewo, jest dużo bardziej liberalny w europejskim sensie tego słowa, a jak ci, którzy mają doświadczenie z elitami uniwersyteckimi, to również tego doświadczają, że właściwie same przypadki, że na lokalnych uczelniach, koledżach, uniwersytetach, jak się ma prawicowe poglądy, to teniury się nie dostanie. Oj, nie dostanie.
To trzeba zbadać oczywiście statystycznie, zobaczyć jak to wygląda, ale to też idzie trochę przeciw temu mitowi, że właściwie uniwersytety to produkują ludzi związanych w jakiś sposób z establishmentem i tak dalej. Nie, w zasadzie tak nie jest. To się zdarza, ale nie. Jak dalej, jak będzie trochę czasu, jeszcze przy okazji może już teraz o tym powiem, czym się też Stany różnią pod tym względem, jeśli chodzi o rolę naukowców i profesorów. Otóż w Polsce, tak jak i w Europie, jest rzeczą w miarę normalną i przyjętą, że profesorowie wchodzą do pewnego establishmentu politycznego w którymś momencie. Zostają ministrami, zostają i wyżej niż ministrami. Jest wiele złośliwych w Europie powiedzonek na ten temat. Kiedyś słynny profesor belgijski mi powiedział, że to tak jest, że jak już ktoś nie może być dobrym naukowcem, to wtedy idzie do rządu w Belgii. Tak to jest, a potem sam poszedł do tego rządu zresztą. W Stanach w zasadzie tak nie jest. Ciężko jest znaleźć takie przykłady, aby profesorowie uniwersyteccy wchodzili do władz i do instytucji centralnych. To jedynie właściwie, co można sobie przypomnieć, to tak się dzieje w banku centralnym, w systemie rezerwy federalnej, gdzie choćby Benjamin Bernanke jest słynnym profesorem makroekonomii i może o nim jeszcze dwa słowa powiem. Ale poza tym w zasadzie nie. Także tutaj się różnimy, jeśli chodzi o Polskę, Europę ze Stanami, dosyć znacznie. Po tym przerywniku o kryminalistach chcę przejść do kolejnej jak gdyby fazy. Mianowicie, zapytać się, skoro tyle tych danych mamy, że moglibyśmy tu spędzić całe tygodnie i na wszystkie strony ewakuować, skąd one się biorą i dlaczego one takie są dobre? Więc ja powiedziałem przede wszystkim, że to tam mamy dwie rzeczy. Jedną to jest, że te funkcjonujące struktury rządowe i państwowe bardzo dobrze spełniają swoją rolę, ale oprócz tego jest też pewien ruch, bym powiedział, przetwarzania i publikowania informacji, udostępniania, który jest niepaństwowy, rozproszony, prywatny i oba się ze sobą bardzo dobrze godzą. W Europie w znacznie mniejszym stopniu mamy z tym do czynienia. I teraz, skoro ja tyle czasu poświęciłem dochodowi i produktowi narodowemu, to być może dobrze by było powiedzieć o pierwszej z tych organizacji, pierwszym linku, nawet kliknąć w niego. NBER to jest National Bureau of Economic Research Incorporated, czyli korporacja, ale prywatna, not for profit. To jest dosyć ciekawa organizacja, jest dwa słowa o tym chciałem powiedzieć, bo warto moim zdaniem. W 1920 roku właśnie grupa badaczy założyła ten ośrodek, on się nazywa National Bureau of Economic Research, ale to jest national nie w sensie, że jest państwowy, jest zupełnie prywatny, not for profit. Można powiedzieć, po co w ogóle takie rzeczy robić, skoro już w 1920 roku było bardzo wiele wspaniałych departamentów ekonomii w Stanach Zjednoczonych i co, jeszcze jedna organizacja nieuniwersytecka. No ona się trochę różni od uniwersytetów tym, że to są przede wszystkim badania aplikacyjne, czyli do zastosowania. Czyli National Bureau zawsze zajmowało się badaniami, które można zastosować. I to rok 20, czyli jak przypominacie sobie Państwo, w ogóle nie mieliśmy, makroekonomia się zaczynała tworzyć w ogóle, nie było czegoś takiego. No to i nie było siłą rzeczy miar. Dopiero wtedy, w zasadzie no 90 lat temu, zaczynały się badania, jak zorganizować ten aparat statystyczny, w sensie teoretycznym, jak zbierać dane, jak je publikować. Ja tam wymieniłem już niewidoczne w tej chwili nazwiska Wesley Mitchella, który był jednym z założycieli, ale było też drugie nazwisko, Simon Kuznets. Simon Kuznets, późniejszy noblista, był człowiekiem, który miał hobby. On w ogóle kiedyś w ogóle nie pracował w nauce, tylko w jakimś dziwnym banku od 8 do 5. Jak z tego nudnego banku wracał do domu, to zajmował się swoim hobby. Jego hobby to było zbieranie statystycznych, historycznych danych dotyczących produktu krajowego. Więc to go szalenie relaksowało po pracy w banku, jak się okazuje. Ja zawsze moim studentom opowiadam, że jak pójdą do takiej roboty właśnie nudnej od 8 do 5, to ważne, żeby jakieś hobby rozwijali, to może kiedyś nawet do tego Nobla dojdą. W ekonomii to nie wiem, bo polska ekonomia jeszcze taka trochę po wijakach, ale może jakiegoś pokojowego albo tym podobnego to mogą, jak żeśmy widzieli. No więc dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że
Chciałem w tym pozostającym czasie powiedzieć też słowo o dwóch czy trzech ważnych Amerykanach w ekonomii. No bo to ludzie w końcu robią tą ekonomię i tę gospodarkę. Więc nazwisko Simona Kuznieca jest o tyle ważne, że jak wiemy, Stany Zjednoczone są dalej krajem emigrantów. Nie takim mocnej imigracji jak jeszcze 100 lat temu, ale w dalszym ciągu, pokażę liczby, jest dosyć duży ruch imigracyjny netto. W związku z tym również w dziedzinie tych noblistów mieliśmy dosyć duży import, bym powiedział. A w ogóle ekonomia amerykańska, którą ja uważam i bardzo wielu za bezwzględnie najlepszą na świecie, jeśli chodzi o jakość nauki, i to nie tylko mierzonej noblistami, ale też jakością podręczników, duży rynek, da się z tego żyć, jak wiadomo, importowała bardzo wielu ekonomistów. Nie tylko takich, którzy uciekali przed Holokaustem w latach 30., nie tylko takich, którzy uciekali przed komunizmem Związku Radzieckiego, jak Kuzniec, ale również takich, którzy nigdzie nie, nikąd nie uciekali, no bo jeżeli Gérard Debreu mieszkał we Francji, to tak specjalnie nie musiał przed niczym uciekać, a mimo to swoją karierę rozwijali w Stanach Zjednoczonych, tak jak ten Debreu, Malenwaux i kilku jeszcze innych. Także stać się dobrym ekonomistą, to prawdę mówiąc trochę tak jak z jazzowym muzykiem. Trzeba jechać do Nowego Jorku, a być może przez Nowy Orlean, a ekonomista musi pojechać jednak do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chce na tym topie być. I tu się wiążą właśnie takie różne rzeczy, że w dalszym ciągu Stany są krajem imigrantów, ale w dalszym ciągu są krajem, też krajem imigrantów wysokiej jakości, którzy jadą tam po to, aby pracować w dobrym środowisku naukowym, zarabiać lepsze pieniądze oczywiście. I te rzeczy ze sobą się tak jakoś dobrze w tych Stanach mieszają. No więc to National Bureau robi szalenie ciekawe rzeczy, ponieważ mamy łącze, to pokażę Państwu, to jest na przykład taka lista publikacji Working Papers This Week. I zobaczymy, ile oni w ciągu tygodnia potrafią takich Working Papers zrobić, żeby zobaczyć, jak miewa się amerykańska. No dosyć duże, jak Państwo widzą. To jest lista całkiem duża, a tutaj mamy akurat Roberta Barrow, noblistę. I zobaczymy, o czym taki Barrow może pisać. Saints Marching In. 1590-2009. Wiecie Państwo, o czym to jest artykuł? O tym, jak Watykan promuje błogosławionych i świętych od 1590 roku. Jest analiza statystyczna w odpowiedzi na różne zewnętrzne ruchy konkurencyjne, innych religii itd., itd. Zachęcam do przeczytania przynajmniej tego skrótu. Robię to specjalnie. Wczoraj zajrzałem wieczorem. Wspaniałe rzeczy w ogóle. Czym zajmuje się dzisiaj ekonomia, czym zajmuje się ekonomia w Stanach również. Czemu nie zastosować tych narzędzi do właśnie tego typu analiz? Nie mam czasu więcej na ten temat powiedzieć, ale to by była dosyć ciekawa rozmowa. Te tablice rankingowe produktu i dochodu narodowego to były oczywiście badania i zbieranie przez Bank Światowy, więc to pominę. A teraz następna rzecz. Bureau of Economic Analysis Departamentu Handlu. Otóż NBER, National Bureau of Economic Research, w tych latach 20., o których zacząłem mówić, zaczął badania na dwa duże tematy. Jeden to była cykliczność w gospodarce, nas to nie musi interesować, a druga to było właśnie mierzenie produktu i dochodu narodowego. I na koniec lat 30., oni chyba w 36., o ile pamiętam, zrobili dosyć dużą konferencję międzynarodową podsumowującą to. W zasadzie wtedy stworzył się system rachunkowości społecznej, tak jak znamy go dzisiaj. To jest amerykańska wersja NIPA, NIPA tak zwana, czyli National Income and Product Accounts. A potem przyszła i oni od 42. roku zaczęli publikować dane. Najpierw kwartalnie, a potem dużo później są miesięcznie. I od tego się zaczęło i to właśnie Departament Commerce Department, czyli Departament Handlu, został obarczony tą całą robotą i do dzisiaj robi tą robotę i publikuje te dane. I publikuje je we wspaniały sposób. Co więcej, po II wojnie światowej to na tych podstawach zbudowano w ramach ONZ-u system rachunkowości społecznej, system of national accounts, jakkolwiek Brytyjczycy i Hindusi tam dużo do tego również dołożyli. Czyli ci Amerykanie, dobrze, to teraz
gdyby wejść na tę stronę, to mogę Państwu powiedzieć, że nie wyjdą Państwo z zachwytu oraz przez następne 2 godziny będziecie międlili w tych wszystkich tabelach. To jest zrobione w tej chwili na zasadzie hurtowni danych, czyli właściwie możecie generować jakie chcecie sobie dane w takim formacie, jaki tylko życzycie sobie. Amerykanie są dziecinni, jak wiadomo. Do niedawna dane historyczne, jak trzeba było serie czasowe sobie wyjąć, to one były dinozaurem zaznaczane. O, dinozaur to stare, także piktogramy działają. Widzę, że to usunęli po 2 latach, już nie ma tych dinozaurów, bo to rzeczywiście nie było chyba najrozsądniejsze. Dziecinni może oni są, ale danych od jasnej cholery, jak to się mówi, można tutaj zdobyć. Interaktywne tabele dotyczące produktu i dochodu radowego. Jakby Państwo nie wiedzieli, czego szukać, to możecie sobie taki frequently requested. Kliknijmy sobie, czegoż to ludzie tutaj szukają. No to chcemy ten nasz produkt krajowy brutto stuknąć. Proszę bardzo. To jest już wygenerowana tabela. Od 2009 roku do 2010, ale może nam naprawdę chce się zobaczyć to wszystko od 29, tak jak poprzednio. Ale chcemy rocznie, annually czy quarterly? Annually. No to update'ujmy to. Zobaczymy, jak długo to się będzie działo. Gotowe. A może chcemy zrobić z tego jeszcze graf, wykres? To by się też dało pewno zrobić, tylko Java się musi uruchomić. A troszkę to trwa, ale nie aż tak długo, żebyśmy nie mogli wytrzymać. I mamy tabelkę, z której gdybyśmy weszli w dalsze, troszeczkę kłopotu z czasem, ale spróbujmy to jeszcze. Pa! Możecie takich, jest 1000 serii mniej więcej czasowych tutaj. Wszystko za darmo, natychmiast. Może ktoś jakiś term paper ze studentów musi napisać, to już wie w tej chwili skąd zdobyć dane. Dobrze, to, że robi to rząd, może kogoś nie dziwić, ale ciekawą rzeczą jest, i tu skoczę trochę, żeby szybciej sprawy szły, robią to czasem osoby prywatne. Tu mamy dżentelmena, który się nazywa Christopher Chantrill, który założył stronę usgovernmentspending.com. Robi to trochę dla zabawy, trochę dla promowania swojej własnej politycznej pozycji. Jest też autorem książek na tematy związane z rządem, jego wielkością i sprawami gospodarczymi. To jeden, nie wiem, kto mu tam pomaga, ile osób, ale ten gościu ma taką piękną stronę. Gdyby Państwo znowu chcieli wygenerować dane jakiekolwiek, na przykład US, deficyt Stanów Zjednoczonych, dług Stanów Zjednoczonych, budżet Stanów Zjednoczonych, budżet, ach, tyle o tym budżecie żeśmy mówili, no to walimy ten budżet od razu. A full screen by się przydał. Proszę bardzo, pan Chantrill nam to zapewnia za darmo. No i teraz mamy teraz federalny, rząd federalny, stanowy i lokalny, jego wydatki w roku 2011, w finansowym roku, czyli październik do października w Stanach. I tu mamy poszczególne wielkości, które składają się na te wydatki. Jakbyśmy chcieli pokazać strukturę, na przykład na poziomie federalnym tych wydatków, to już Państwo widzą, skąd miałem te poprzednie wszystkie obrazki. Bardzo szybko, wystarczy tylko przenieść do PowerPointa. Gdyby oczywiście chcieli Państwo widzieć, jak to się rozwija, na przykład wydatki na uzbrojenia, to właśnie tak jak poprzednio wyglądało. A zatem widzą Państwo olbrzymią łatwość. Tej łatwości nie znajdziecie w naszej nowej Europie. Może kiedyś, ale na dzisiaj to niestety jeszcze nie. Z takich ciekawszych rzeczy to tak. Przede wszystkim jeszcze trzeba by powiedzieć o Bureau of Labor Statistics, czyli o biurze statystyk dotyczących rynku pracy.
To się odbywa w ramach Ministerstwa Pracy. Wszystko w Biurze Censusu, czyli Spisu Narodowego. To Biuro Spisu Narodowego jest dość ciekawe. Tu mają Państwo liczbę mieszkańców Stanów w czasie tego spisu. Spisy są robione co 10 lat konstytucyjnie w Stanach, jak Państwo wiedzą. I tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Population Clock. Jedno urodzenie w Stanach co 7 sekund mamy w tej chwili. Jedną śmierć co 11. Co 40 sekund, może wczoraj było 45, jeden międzynarodowy migrant netto przybywa. Proszę sobie wyobrazić teraz te porty lotnicze Stanów Zjednoczonych i tam cyk, cyk, cyk. No ktoś czasem wyjedzie, prawda, na stałe, ale rzadka. I netto co 40 sekund jednego mamy więcej. To wszystko jest legalnie oczywiście tu liczone. No z tego wynika, że co 14 sekund jedna osoba netto przybywa w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Państwo nie wierzyli, to mamy 310 793 884. Java sama się nie chce odświeżyć, ale my to możemy zrobić za nią. Już trzy osoby kliknęły, my tu gadu, gadu. A tu jeszcze jedna netto osoba przybyła. Na świecie też ten proces zachodzi i muszę powiedzieć, że ten zegar światowy to trochę szybciej tyka, 650 na końcu, a teraz już 823, co jest przerażające niestety. Jak się ma dobrze oprogramowany komputer, to cały czas tyka i w ogóle człowiek nie może na to patrzeć, bo zaczynają ręce drgać. To jest na dług publiczny. Tak, na dług publiczny mamy ten inny zegar, prawda? Proszę zauważyć, to jest doskonała uwaga, dziękuję, że jednak tu i ówdzie też i w Europie i w Polsce się pojawiają takie inicjatywy, co tu dużo mówić, kopiowane od naszych wolnych amerykańskich braci, ale bardzo dobrze, bo to akurat są bardzo ciekawe i prężne inicjatywy. Nie chodzi, żeby zwalczać rząd, ale żeby go kontrolować, jak wiadomo. To jeszcze nikomu od tego złego nic nie stało się. Nawiasem mówiąc, chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dane prezydenckie w ogóle, to Biuro Prezydenta jest też źródłem doskonałych informacji. Ono publikuje, prezydent Stanów Zjednoczonych publikuje co roku tak zwany Economic Report of the President. Ja rozumiem, że Ronald Reagan nie pisał sam tego raportu, ale również Obama też go nie pisze. Czasem lepsi ekonomiści są szefami tego biura kongresowego, czasem gorsi. Tam się przewinęło przez ostatnie 50 lat kilka bardzo znanych postaci. Czasem są to po prostu dobrzy specjaliści bez wielkich nazwisk. Warto zaglądać do tych raportów, dlatego że one mają po pierwsze bardzo dobre dane statystyczne co roku, świeże i podstemplowane przez pana prezydenta i podpisane, ale również mają takie artykuły, które z jednej strony powtarzają się z roku na rok o sytuacji makroekonomicznej i o sytuacji budżetowej, o sytuacji międzynarodowej gospodarczej, ale zwykle mają takie featured articles, które o ważnej sprawie w danym roku czy w danych kilku latach mówią, a następnego roku trochę inne. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawa publikacja. Mówię między innymi o tym, że Amerykanie kończą już klasyczne publikowanie, czyli Governmental Printing Office, które zajmowało się publikacją tych wszystkich danych na papierze, można powiedzieć, będzie przekształcone za chwilę w tak zwany FDSIS, czyli Federal Digital System, i w marcu 2011 się to stanie i rząd już będzie całkiem nadążał nad panem Chantrillem, który ma tą stronę internetową, którą poprzednio Państwu pokazywałem. Powoli zmierzamy do końca. Ja chcę też powiedzieć, że jest bardzo wiele danych na temat przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Ja chciałem troszeczkę o nich powiedzieć, zobaczymy, czy jeszcze coś zdążę, czy nie. A gdybyśmy nie zdążyli, to zachęcam Państwa, studentów, do zajrzenia na dwie strony internetowe, mianowicie magazynu Forbes i magazynu Fortune. One publikują od dziesiątków lat już takie listy największych firm amerykańskich, największych firm światowych. Te porównania można sobie samemu i to zwykle za darmo zrobić. Cała baza danych jest płatna, ale jak ją opublikują nowe dane, to nam przez 2-3 tygodnie coś trzeba tam płacić albo mieć subskrypcję, a potem zwykle już jest lżej i przez resztę roku można te dane oglądać. Forbes natomiast specjalizował się w trochę czym innym, mianowicie przede wszystkim w mniejszych firmach i w prywatnych firmach. I tu chciałem przypomnieć jedną rzecz również Państwu studentom, że jak mówimy
public enterprises, private enterprises, to mamy w Stanach Zjednoczonych trochę co innego na myśli niż zwykle w Europie. Jak mówimy public corporations, to mamy do czynienia z prywatnymi w sensie europejskim, czyli posiadanymi prywatnie, a nie przez rząd, ale takimi, których akcje są w publicznym obrocie. Czyli można je kupić i sprzedać. Na giełdzie, pod stołem, wszystko jedno gdzie. Pod pewnym drzewem na Wall Street, jak to kiedyś było dawniej. To nie ma znaczenia, ale można. Natomiast private corporation to jest taka, której akcji nie można kupić, bo ci, którzy mają, nie sprzedają po prostu. Co więcej, że państwowa może być również private w tym sensie. Na przykład, jeżeli nie można kupić akcji poczty amerykańskiej państwowej, no to ona w tym sensie jest private corporation, prawda? I cała zabawa polega na tym, że dostęp do danych finansowych i innych tych private corporation jest oczywiście słaby. Ja mam znajomego, którym kiedyś studiowałem, który jest też ekonomistą i finansistą w Nowym Jorku. Potem przez kilka dużych banków się jego kariera przetoczyła, a następnie prowadził już swoją firmę od iluś lat. Spora firma. Ja mu mówię, wiesz, nie mogę cię znaleźć w internecie. On mówi, i o to chodzi. Za to mi płacą. Więc jest pewna grupa firm, która nie lubi za bardzo publicznie to robić, trzyma ręce na pulsie własności oraz informacji. Natomiast w większości wypadków te wszystkie, które są publiczne, których akcje są handlowane, rzeczywiście informacja jest na ten temat dosyć obszerna i Państwo mogą wejść na Fortune przede wszystkim i to zbadać. Jak pójdziecie na Forbes, to możecie też zbadać inne rzeczy, na przykład jacy są najbogatsi zmarli w Stanach Zjednoczonych, na przykład gwiazdy i takie dziwne różne rankingi też tam są. Tym się różni też trochę Ameryka od Europy, że nas to tak mocno nie podnieca jak ich. Skoro mówiłem o rzeczach związanych z ludnością, imigracją i tak dalej, to dwie czy trzy informacje chcę również na ten temat podać, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Otóż wybrałem, po pierwsze, jak powiedziałem, i może przewinę to dalej, imigracja do USA dalej trwa. Na początku XX wieku roczna liczba imigrantów na 10 tysięcy ludności to było 80. Pod koniec XX wieku, i to mniej więcej się tak utrzymuje, to były 32 osoby. Ale to w dalszym ciągu jest dużo, bo już w dalszym ciągu kraj, mówię, imigrantów. Oprócz tej imigracji oczywiście wewnątrz odbywają się duże ruchy. To znaczy, że po pierwsze imigracja odbywa się bardziej do pewnych stanów niż do innych, a po drugie wewnątrz przemieszczanie się tej bardzo mobilnej ludności amerykańskiej, głównie z powodów gospodarczych, w dalszym ciągu jest bardzo silnie zaznaczone. Ja wybrałem tutaj 6 stanów z listy stanów. I zobaczymy tutaj, jak te przebiegi wyglądają. Tu mamy tak, resident population of California, czyli Kalifornia pierwsza, Texas, Nowy Jork, Florida, Pennsylvania i New Jersey. Wybierzmy katolicki stan i hiszpańskojęzyczny. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy tak, Kalifornię idącą w górę. Mamy czerwony Texas. Sorry, to niezamierzone było z tym czerwonym Teksasem. Czerwona linia Teksasu. Zupełnie nie pasuje słowo czerwone do Teksasu oczywiście. Teksasu. I trzecia pomarańczowa, Floryda. A te, które mniej więcej od lat 50., 60. stabilizują się, a nawet czasem mamy spadki, no to mamy zielony Nowy Jork, no to jest dalej spory stan. Spory stan, ale jednak, prawda? Pensylwania, ta fioletowa, no, myszko kochana, działaj. I New Jersey. To jak gdyby skupiłem się na tych dwóch typach stanu. Jeśli chodzi o procesy polityczne, Państwo wiedzą, że to ma bezpośredni wpływ na przeliczanie głosów przy głosowaniu do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Te proporcje ludności się zmieniają. Ale tu również Państwu pokazuje, że Stany dalej są krajem, ja bym powiedział, bardzo ruchliwym, jeśli chodzi o procesy ludnościowe. Bardzo, bardzo ruchliwym.
A te procesy ludnościowe, również czasem i migracje, jak mówiłem poprzednio, przynoszą wielkich ludzi, w tym noblistów. Skoro tak już powoli zmierzamy do końca, to przymierzyłem się, taką tabliczkę zrobiłem, noblistów w ekonomii. Noblistów w ekonomii jest 67 wszystkiego razem. Tutaj troszkę pozjadało, bo od 1969 roku jest ta nagroda przyznawana, notabene przez szwedzki bank centralny. 42 razy, ale czasem po kilku. I zobaczmy, jakich tutaj mamy ciekawych ludzi. Na czerwono ciekawych zaznaczyłem, a między nimi imigrantów. Simon Kuznic, emigrant. Wasilij Leontiew, Związek Radziecki. Friedrich von Hayek. Powiedzmy, że w Austrii, niech mu będzie, się urodził. Ktoś by mógł powiedzieć, że coś tam chyba to kiedyś nawet polskie było, ale... No ale do Stanów, do Stanów. Gérard Debreu, do Stanów. Richard Stone, nie. Franco Modigliani. Franco Modigliani był Włochem, ale całą karierę spędził w Stanach Zjednoczonych i był ekonomistą amerykańskim, można śmiało powiedzieć. Oczywiście czasem zdarzają się ciekawe rzeczy, tak jak na zielono mamy tu Roberta Mundela, w 1999 roku, który jakkolwiek w drugą stronę pojechał, bo do Włoch się przeniósł i cały czas sobie we Włoszech siedzi, ale to już jest inna historia. No i tego słynnego Miltona Friedmana, który znikąd donikąd nie emigrował, tylko wewnątrz Stanów. Natomiast szalenie ciekawą postacią, myślałem, że będzie troszeczkę czasu, żeby o nim poopowiadać, ale chyba nie za bardzo. Jakich rzeczy nie poruszyłem, a które na pewno warto było powiedzieć, o których warto było mówić? Pieniądz, bankowość i bankowość centralna. W Stanach, a gdzie indziej. Otóż na dwie rzeczy można zwrócić uwagę, tylko pokrótce. Jaka jest liczba banków w Stanach Zjednoczonych? Niepotrzebnie to pokazałem, bo można by zadać zagadkę. No, my się przyzwyczailiśmy do Europy. W Polsce tych banków komercyjnych, tak około 70 zwykle działa, nie licząc tabunu spółdzielczych, około 700 oczywiście, ale 70. W krajach europejskich to są tego typu niskie liczby, kilkanaście do kilkudziesięciu. A co mamy w Stanach? W Stanach, jak to się mówi, historia nadal odbija swoje piętno na tym kraju. Otóż nadal jest prawie 7 tysięcy banków komercyjnych, jakkolwiek widzą Państwo, że ich liczebność spadła od ponad 14 jeszcze w latach 80. Do tej liczby. To jest między innymi sprawa historii, ale również regulacji. Powiedzieliśmy, że Stany Zjednoczone jawią się jako taki kraj w powszechnym mniemaniu właśnie bardzo wolnej gospodarki, a jednak regulacja w niej, a zwłaszcza w sektorze finansowym, i to nie tylko od lat 30., kiedy rzeczywiście wkroczyła bardzo mocno, istniała i nadal istnieje. I jednym z powodów tego, że mamy takie rozczłonkowanie właśnie tej działalności bankowej w Stanach Zjednoczonych, było to, że banki nie mogły zakładać swoich filii, a zwłaszcza pozastanowych. W związku z tym wszędzie te drobne grzybki wyrastały, można powiedzieć. Ale w tej chwili regulation już nie działa, w związku z tym następuje pewien proces koncentracji. Widzą Państwo, że on jest bardzo długi w czasie i to jeszcze pewno potrwa, ale zdecydowanie. Inna rzecz, która jest szalenie ciekawa o Stanach Zjednoczonych, mówiąc o systemie bankowości, to jest stosunek Amerykanów do banku centralnego. Tutaj pokazałem, jak Benjamin Bernanke, profesor Bernanke, autor podręczników, przyjął uścisk dłoni od pana Greenspana i od naszego ulubionego prezydenta Busha. Jak powiedziałem, profesorowie do rządu zwykle nie idą, ale do banku centralnego czasem im się zdarza. No to jak już wiemy, że tacy wspaniali ludzie kierują tym bankiem, to w ogóle jak wygląda ten bank centralny Stanów Zjednoczonych? Przede wszystkim on jest zdecentralizowany. Ale żeby zrozumieć, jak gdyby skąd to wszystko się wzięło, to trzeba dwa słowa, i to już powoli będę kończył, że dwa słowa na temat historii bankowości centralnej. Otóż tak, jeden z ojców założycieli, Alexander Hamilton, który się zajmował tymi rzeczami, uważał, że jeżeli Stany mają się rozwinąć jako kraj niezależny, w tym niezależny gospodarczo, no to przecież nie rolniczy, tylko przemysłowy. No a jak to rozwijać przemysł, jak nie ma dobrego systemu bankowego?
A po to, żeby był dobry system bankowy, wtedy wydawało się niezbędne posiadać kontrolujący go i nadzorujący bank centralny. Więc Alexander Hamilton obejrzał, jak to jest gdzie indziej, obejrzał, jak wygląda statut Banku Anglii. A Bank Anglii w 1694 roku powstał. Nie był chyba pierwszy, bo Bank Szwecji był pierwszy centralny, ale nie miał wielkiego znaczenia oczywiście. No i tak z grubsza maznął ten charter podobny. Ale w kongresie nie tylko, wszyscy powiedzieli hola hola, to jest jakiś zamach na wolność. Będzie taki bank centralny, on będzie kontrolował taką kasę, że to nawet żaden polityk z Waszyngtonu nie będzie w stanie się przeciwstawić temu. A zatem nam zawsze w Stanach była ta obawa zdominowania gospodarki przez, w tym wypadku przez ten ewentualny bank centralny. Doszło do pewnego kompromisu. Jak to Amerykanie, co też jest bardzo charakterystyczne w wielu dziedzinach, powiedzą, spróbujmy na 20 lat. No i założono. Bank centralny, możemy powiedzieć, tak zwany First Bank of America, pierwszy bank Stanów Zjednoczonych, 1791 do 1811. A po 20 latach Amerykanie powiedzieli, nie przedłużyli. No, ale wojny napoleońskie, różne tam kłopoty i znowu już jednak się poskrobali po głowie, że to może nie był taki najgorszy pomysł. Znowu już w 1816 cyk podklepali, znowuż na 20 lat. Amerykanie często wprowadzają na 10 lub 20 lat zmiany legislacyjne dotyczące gospodarki. Na przykład podatków, jak podatku od darowizn i spadków, który przez 10 lat był zmniejszany aż do zera, a po 10 latach zobaczymy, co będzie. No właśnie, co się stało z tym podatkiem? Muszę sam sprawdzić, bo wyglądało na to, że może wrócić. Nawiasem mówiąc, jeden z moich ex-studentów dostał antynobla. Antynobel jest poważną sprawą, to nie są jakieś tam żarty zupełnie. Dostał za taką pracę niby ha, że ludzie wybierają, optymalizują finansowo, w związku z tym moment śmierci mogą sobie wybierać i przesuwać również, żeby zoptymalizować swoje finanse. Dostał tego antynobla, a tu nagle w zeszłym roku okazało się w Stanach Zjednoczonych, że kilku prawników powiedziało, że właśnie doszło do czegoś takiego, że ponieważ jest groźba, że za pół roku lub za roku wróci dosyć wysoki osobniczo podatek od spadków, to zgłosiło się do ich kancelarii kilku chorych terminalnie, którzy stwierdzili, że chcieliby, aby prawnik zaaranżował albo ich szybszą śmierć, bo oni i tak umierają, żeby rodzina tego spadku nie zapłaciła, albo przeniesienie ich do Szwajcarii lub innego miłego miejsca, gdzie mogą to wykonać. Ha, więc optymalizujemy, przesuwamy swoją śmierć. Na dobre i na złe. Tylko może to jest i przerażające, no ale właśnie te stany są takie fajne i przerażające zarazem, jak widać. Ale wracamy do XIX wieku początku. 1816-1836, drugi Bank Stanów Zjednoczonych, no ale w końcówce to jest prezydentura Andrew Jacksona, któremu się to specjalnie nie podobało z tym bankiem i w 1836 roku koniec. Stany Zjednoczone od 1836 roku nie miały banku centralnego. A czy się jakoś źle rozwijały w tamtym czasie gospodarczo? Też pewnie inne czasy, no to ja to rozumiem, ale ten bank też był inny wtedy. Otóż nie zaszkodziło to Stanom Zjednoczonym, a może nawet i pomogło. To zróżnicowanie dolarów, jedne były duże, drugie małe, jedne zielone, drugie czerwone, jedne lepsze, drugie gorsze i tak dalej, ale jakoś sobie ta gospodarka radziła z tym. Oczywiście koszty transakcyjne jakieś tego były, jednakże okazuje się, że na ten sposób amerykański dało się to zrobić. I dopiero jak wiadomo pod koniec 1913, a tak naprawdę 1914 nowy system rezerwy federalnej rozpoczął, czyli bank centralny z powrotem został reinstytuowany do Stanów Zjednoczonych. Ale też z wielkimi obawami. To jest bardzo ciekawy i zupełnie inaczej ustrukturyzowany bank niż banki centralne w innych krajach. Jest właśnie, jak Państwo widzą, szalenie zdecentralizowany. Tych 14 mężów lub dam, które wybiera się do Rady Gubernatorów na 14 lat, oni są tam tak zwane staggering to years, czyli
prezydent co prawda może nominować swoich ludzi, ale musiałby dwie kadencje przeżyć i dopiero w połowie tej drugiej miałby tam zdecydowaną większość w tym całym interesie. Czyli jest bardzo wiele zabezpieczeń niezależności tego banku, co jest echem dawnych amerykańskich obaw, myślę, że nie zawsze niedobrych. To rozczłonkowanie wygląda w ten sposób, że po staremu, jak Państwo widzą, echo historii, bank centralny ma 12 oddziałów i Stany Zjednoczone są podzielone na 12 dystryktów. Jak widać, siła ekonomiczna i demograficzna dzisiaj jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy w 1913 zakładano. No bo dzisiaj oczywiście, można powiedzieć, dystrykt 12, Kalifornia, Alaska i Hawaje, no to ho, ho, ho. To pewnie dzisiaj byłby znacznie mniejszy dystrykt, prawda? A takie małe, typu Nowa Anglia, które wtedy były pępkiem Stanów, już nim jednak nie są. Więc Amerykanie mają również inny system, jak powiedziałem, inny system monetarny nieco. I można by było mnożyć te mniejsze, powiedział, różnice i większe. Ja na koniec chciałem zwrócić uwagę, że jak się mówi o mitach, półprawdach i o rzeczywistości, to oczywiście fundacji należy się tutaj podziękowanie, że zajęła się tak ciekawym tematem, ale też trzeba powiedzieć, że jeszcze kilka innych osób się też tymi tematami zajęło wcześniej. Ja o tych akurat nie mówiłem, ale zacytuję tutaj. Autor zresztą niemiecki, Olaf Geirzemann, napisał najpierw po niemiecku, a potem po amerykańsku, jeśli tak mogę powiedzieć, taką właśnie książkę Cowboy Capitalism, European Myth, American Reality. Gdyby Państwo chcieli trochę więcej o tych różnych mitach i to w taki pogłębiony ekonomicznie sposób poczytać, to tą nie tak wielką książkę szalenie polecam. Nie wiem, czy to nie było też po polsku wydane, ale nie sądzę. Ale proszę się rozejrzeć. W każdym razie tam znacznie więcej na ten temat można by było znaleźć. Finis. Ja chciałem tylko jedną jeszcze rzecz powiedzieć, mianowicie jest jedno takie moje trochę hobby, którego tutaj nie zdążyłem wyeksplorować, ale zachęcę Państwa do tego. Otóż wśród tych bardzo wielu dziwnych osób i noblistów, które wymieniałem, padło też nazwisko Miltona Friedmana. To jest kolejny mit według mnie. No to, trudno by powiedzieć, że Milton Friedman stał się wrogiem publicznym w którymś momencie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tak w połowie lat 70. po swoim spotkaniu z generałem Pinochetem, no ale łatwego życia nie miał generalnie. Natomiast i on jest jak gdyby uosobieniem tego najgorszego, krwawego amerykańskiego kapitalizmu oraz tych prawicowych, strasznych naukowców, których ci inni lewicowi znowu na uniwersytetach nie tolerują zupełnie. Gdyby natomiast spojrzeć naprawdę na życie Miltona Friedmana i na to, czym się zajmował, to trochę inny obrazek z tego wychodzi. Również ta cała wizyta w Chile, dość dobrze znam, co tam się działo. Jak wiadomo, Pinochet wielkim zbrodniarzem był i to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast Milton Friedman pojechał do tego Chile zupełnie w innych sprawach, bo mieli tam związki w Chicago razem z Katolickim Uniwersytetem Chilijskim i produkowali doktorów ekonomii, a nie czym innym się zajmowali. I gdy był tam 2,5 roku po przewrocie, wtedy z wykładem na temat wolności notabene i gospodarczej. Ciekawe, kto by się odważył wtedy jechać do tego Pinocheta i takie rzeczy mówić. Wtedy Pinochet zaprosił go, czy on by nie mógł kilku rad dać na temat, jak zwalczyć inflację i w ogóle jak dokonać zmian. I to jest pewien problem. Oczywiście moralista powie, no w żadnym wypadku nie należy temu Pinochetowi dawać żadnej legitymizacji, nie podawać ręki, to jest totalny rzeźnik i tak dalej, i tak dalej. Pomijałem tu już niektórych naszych polityków, którzy sądzą inaczej, z ryngrafami jeździli do Londynu, gdzie spotykali Pinocheta. No ja myślę, że to jednak delikatnie była przesada. Natomiast co zarzucano oczywiście właśnie Friedmanowi, to jest to, że on się spotkał. Ten Friedman tam poszedł. Na ile za namową samego Friedmana, na ile z innych powodów, Pinochet zgodził się na reformy gospodarcze. I jakkolwiek reżim pozostawał równie krwawy przez następne lata,
to gospodarczo Chile poszło szalenie w górę. Więc ja rozumiem, że ważymy dwie sytuacje na tych szalach. Jedną, że mamy krwawego dyktatora i bardzo złą gospodarkę. I ludzie mają i tu dostają po głowie, i tu dostają po głowie. A drugą sytuację, którą porównujemy, to że mamy dalej tego samego krwawego dyktatora, tylko dużo lepszą gospodarkę. Jak rozumiałem, Friedmanowi chodziło o to, żeby jednak tym ludziom, którzy są w tym Chile, pomóc, a nie legitymizować tego. Był jednak na dnie, po tym zarzucano mu to szalenie. Przyjaciele się odwracali, aż w 76 roku dostał Nobla i sprawy się troszeczkę odwróciły. Na koniec powiem, że Milton Friedman zajmował się przez dziesiątki lat potem takimi społecznymi rzeczami, jak na przykład zwalczał przymusowy pobór do wojska za czasów Wietnamu. Generałowie amerykańscy, Westmoreland zwłaszcza, nienawidzili go i było wiele konfliktów, i grozili mu zresztą. Co do trawki, czyli marihuany, też generalnie uważał, że ludzie powinni mieć wybór w tej sprawie i nikomu to jeszcze tak za bardzo nie zaszkodziło. Że powinien rząd dawać vouchery szkolne ludziom, wszystkim, i ci i biedni, i bogaci będą sobie wybierać, gdzie mają te vouchery zrealizować. Czy w Kolegium Civitas, czy na Uniwersytecie Warszawskim, czy w szkole w Opolu, czy takiej, czy innej. Więc rysuje się taki obraz człowieka wbrew pozorom szalenie społecznie nastawionego i dla ludzi, ale opinię to miał straszną. Do tego stopnia, że po jego śmierci ukazał się w internecie między innymi taki nekrolog tańcząc na grobie Miltona Friedmana. Dalszego tekstu bałem się tutaj cytować, bo kamera działa, ale były tam dużo gorsze rzeczy. W związku z tym chcę też powiedzieć, że jest wiele mitologii na temat nie tylko samych spraw związanych z gospodarką, ale również tych, którzy robią tę gospodarkę, ale również tych, którzy o niej piszą i tych, którzy na nią wpływają jako naukowcy. I pewno tych mitów też i w Polsce byłoby znacznie dosyć dużo, ale w Stanach na pewno jest ich dużo więcej. To tyle. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem tak zupełnie. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Pan doktor zgodził na odpowiedź na parę pytania, z których usiadłem troszkę świetle. Nie pracowałbym w fundacji, która zajmuje się wsią, gdybym nie poruszył takiego problemu, mianowicie rolnictwa amerykańskiego. Tak? Ale to troszeczkę. Ja pojechałem do Stanów na stypendium właśnie, żeby się temu przyjrzeć i strasznie mnie zaskoczyło to, że w tych liberalnych w sensie gospodarczym Stanach to rolnictwo jest dotowane. I tak jest do dzisiaj, proszę Państwa. Także jak mamy wspólną politykę rolną i w Europie, która się wspiera rolnictwo, tak samo i w Stanach. W Stanach się dopłaca do różnych rolnikom to do tego, żeby zachowywali bioróżnorodność, żeby zachowywali jakąś produkcję. No, pod tym względem socjalnie jest liberalny kraj, co zresztą jest przyczyną wielu dyskusji podczas tych rund, rozmów Doha czy WTO. Tak? A jeśli mówimy o statystyki, to jak mi pokazano, to był rok 90, jeszcze nie było tak internetu, jak mi pokazano ten rocznik statystyczny tego Departamentu Rolnictwa, 10 tysięcy osób zatrudnionych. Oni tam oczywiście Ale dużo więcej. Jak to dzisiaj jest więcej? Dzisiaj jest 90 tysięcy, moim zdaniem, pracują. Po prostu jest to jakaś rocznik statystyczny, tak, rolnictwo i to nie trzeci kraj, trzeci producent na świecie ryżu w Arizonie, tak? No, to jest masa zdziwień. Także, ale to tylko mówię. Ale to jeśli ja mogę słuchać, mi się wydaje, że pod tym względem niestety Stany się od innych krajów nie różnią. W tym sensie, że bardzo mała grupa rolników ma bardzo silne lobby. A jest atawizm, jak wiadomo. Chleb, zboże, żywność, broń żywnościowa i tym podobne rzeczy. To zresztą Amerykanie próbowali kiedyś przeciwko Związkowi Radzieckiemu stosować, zakładając embargo zbożowe. Ci biedni Rosjanie musieli zakładać 150 jakichś lewych firm po całym świecie i omijać to wszystko. Koszty transakcyjne wzrosły, ale dało się ominąć. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Jak wejdziemy, ja powiedziałem wiele dzisiaj na temat
dobroci amerykańskich statystyk i jakości dobrej tych statystyk i tak dalej. Ale to niekoniecznie dotyczy Departamentu Rolnictwa. Jeżeli wejdzie się na stronę Departamentu Rolnictwa, to tak jakby trochę wrócić do naszych polskich stron internetowych. Jest, że tam jest tam ile tam trzody na jakąś powierzchnię, a ile tam tych tuczników, jakby to jakieś w ogóle były ważne rzeczy. Więc oni dalej mają taki stosunek, bym powiedział, emocjonalny do tego, co jest dosyć ciekawe, że po kilkudziesięciu latach, jak gdyby w dalszym ciągu te emocje są szalenie silne, ale to też wynika z tej, bym powiedział, tradycji rozproszenia ludności. Pamiętam, że amerykańscy farmerzy takie badge nosili kiedyś w 70-tych latach. I'm proud to be an American farmer. No ale to jest ten jednak dotowany farmer. Więc Europa zaraziła się niestety tymi pomysłami z lat 30. Amerykanie z wielu rzeczy się wycofali potem, ale z tej trochę mniej niż z innej. Tym niemniej jest to tak mała grupa, bym powiedział, zawodowa, że koszty tego wszystkiego nie są aż tak duże, żeby Amerykanom nie udało się tego finansować dalej. 2% siły roboczej. No tak. Ale 30% usług. Tak jak pamiętam te statystyki stąd. No i największa prywatna firma amerykańska, Cargill, notabene. No tak. No. Tak, i obsługa taka, że od południa na północ się widzi na autostradach te kombajny, jak jeżdżą, i zbierają z kukurydzy. Dobrze, ale to na się. Te kombajny to się nazywają już tylko po amerykańsku. John Deere, taka firma, przez E pisany po starym angielskim, zielony zawsze. Kiedyś też w latach 80. powiedział, że jest skandal, że japońska firma Komatsu, która robi sprzęt, tam koparki i różne takie inne, dostawała jakieś dotacje rządu amerykańskiego, a John Deere nie dostaje. A potem się okazało, że ten John Deere wykupiony w dużej mierze był wtedy przez Japończyków, a Komatsu były amerykańskie. Więc my dalej reagujemy na jakąś nazwę i się nam wydaje, że to już wtedy jest japońskie, jak się Komatsu nazywa. Ja pamiętam ten film, taka długa historia. Jedzie do brata starszy, tam jedzie do brata, jedzie na John Deere. Jedzie. Przepraszam, czy państwo mają jakieś pytania? Kto się zgodzi na odpowiedzieć? Mają pytania, jeśli są. To nie mają, to ja państwu mogę puścić jedną ciekawą rzecz, a wy się zastanówcie, czy nie macie pytań. Mam wywiad z noblistą Johnem Nashem, jak mówimy o filmach. Pamiętajcie państwo, Piękny Umysł się to nazywało. To jest noblista, przez głupią dziennikarkę notabene wywiad robiony, szwedzką chyba, ale... Kiedy? Po Noblu już. Tak, to posłuchajcie dwie minuty tego, tylko czy będzie słychać? Zobaczymy. No. Chciałem państwa bardzo przeprosić, prawo Marfiego nas dotknęło bardzo mocno. Jak coś ma się zepsuć, to się zepsuje w najmniej odpowiednim momencie. Słabo. Wiecie, co się dziennikarka pytała, drodzy państwo? Czy Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii zmieniła pańskie życie? A John Nash mówi, tak, bardzo zmieniła moje życie, bo wie pani, jak ja to dostawałem, no to byłem jeszcze w dobrym zdrowiu, miałem 66 lat, mówi, ale prawdę mówiąc, to ja byłem bezrobotny, mówi. Jak to, mówi? No bezrobotny byłem, no i zaczynali mi płacić te Social Security, mówi, ale to ja głównie przez całe życie byłem bezrobotny, mówi, to niewiele tego było, mówi. W związku z tym, no wszędzie mi cytowali, mówi, cytowali. A wszyscy w ekonomii myśleli, że on dawno umarł już 50 lat temu. To ekwilibrium nasza, to jakiś XIX wieku na facet jest. A tu się okazało, że on żyje, tylko że jest bezrobotny cały czas. I ta pani chciała z nim rozmawiać, jak to wspaniale dostać Nobla, a on mówi, że dobrze, bo to jakiś geld jest z tego, jak idzie przeżyć, mówi w ogóle. Więc ekonomia rządzi, jak widać, również noblistami często i nie należy się tego wstydzić. Szkoda, że nie możemy tego usłyszeć, bo to jest szalenie sympatyczny człowiek. Dalszy ciąg zresztą tego wywiadu mówi, że jak nakręcono ten film, to też sporo zarobił, mówi, proszę. Też sporo zarobił, mówi, a też nie najlepiej mi się powodziło. Jakkolwiek ten reżyser kazał mi tam różne rzeczy mówić, mówi, na przykład, że ja biorę cały czas tabletki i się leczę psychiatrycznie. Już od dawna nie biorę żadnych tabletek, mówi, że nie mam na to pieniędzy, mówi, ale on mi powiedział, żeby powiedzieć, bo to by zły wpływ miało na pacjentów psychiatrycznych na całym świecie. Mówi, to ja tak powiedziałem, no i dostałem te pieniądze. Więc... Pytanie? Ja, przepraszam, mogę?
Ale o profesorze Neszu to trzeba jednak dopowiedzieć. No. Przez wiele lat był chory, zupełnie niesprawny. I ja miałem przyjemność chodzić na seminaria z nim, kiedy on siedział na końcu sali w latach 91-92. I tylko dzięki matematykowi, profesorowi Kuhnowi i taki ekonomista Ray Rubinstein, który się zajmował teorią gier, oni powiedzieli, że oni patrzyli w jego oczy i widzieli, że on rozumie, jak z teorii gier się coś tam robi, to on tam coś przetwarza, to znaczy jego mózg przetwarzał, a tak naprawdę to no on był taka tabula rasa przez wiele lat. Dopiero dzięki tym ludziom najpierw został zaproszony na seminaria na Uniwersytecie Princeton. No, profesor Quandt zresztą też mikroekonomista tam w jakiejś mierze też. A potem no ozdrowiał cudownie. Ostrowie. Także ja bym te wypowiedzi jego traktował tak. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że nam się wydaje, że ludzie nauki żyją tylko i wyłącznie powietrzem oraz nauką. A tu się okazuje, że jeszcze pieniądze do czegoś są potrzebne i że często ci ludzie słynni, również w Stanach, o których mówimy, o których się kręci film i się wzruszamy tą całą historią, która tam trochę jest zmieniona, to nie jest zupełnie historia jego życia, się okazuje, że ten system też trochę tam wypluwa, można powiedzieć, prawda? Tak, Keynes i Hayek skoczyli. To jest też o ekonomistach, nawiasem mówiąc, ale trochę inny. No tak, ale matematyk, który... Tak. Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że Milton Friedman, Życie i dzieło, to jest, zdaje się, pana książka. Nie. Ja jakieś artykuły tylko na tym pisałem, natomiast kiedyś przetłumaczyłem książkę Kapitalizm i wolność. Jak jeszcze nie wolno było jej tłumaczyć, ale to też jest historia, prawdę mówiąc, podziemna, ale za pieniądze żeśmy to robili, więc jak to ekonomiści, prawda? Milton Friedman, zresztą ja miałem przyjemność go trochę poznać i nie w Polsce, bo tu zawsze był tłum dziennikarzy, różnych ważnych ludzi i tak dalej. Natomiast Friedman w ogóle był taki niewysoki pan, taki 1,40 m w kapeluszu mniej więcej, ale jego żona Róża była jeszcze trochę niższa. W związku z tym, jak oni występowali razem, to wszystko było dobrze, ale jak taki 1,70 m duży człowiek jak ja podszedł do niego, no to już te zdjęcia źle wychodziły szalenie. Więc, a on był taki, że można do niego było podejść, pogadać, przy barze na konferencji wypić jakiegoś tam kieliszeczka, z nim porozmawiać. To już był szalenie taki approachable człowiek, który miał karierę zresztą nieprawdopodobną. On na przykład w czasie wojny pracował nad detonatorami amunicji przeciwlotniczej, jakieś takie rzeczy, bo każdy w Stanach, co znał się na statystyce, był tam do jakiegoś programu rządowego wdrażany i na Kolumbii on pracował właśnie w takiej grupie statystyków. Są zresztą testy Friedmana jakieś w statystyce do tej pory. Mówi, że wszedł wtedy na taki poziom statystyki, którego już nigdy więcej nie osiągnął. Już cała jego kariera potem to było tylko, że coraz mniej tej statystyki umiał, ale w ogóle był dosyć dobrym statystykiem, dobrym matematykiem. Więc to jest taki jeden z nielicznych ludzi, którzy byli i społecznie zainteresowani, i ekonomicznie. I robili rzeczy matematyczne, i robili rzeczy polityczne, bym powiedział. Głównie ludzie go znają jako człowieka politycznego. Natomiast z czystej ekonomii, o której tutaj nie było wiele mowy, on zrobił bardzo wiele rzeczy, od funkcji konsumpcji przez historie monetarne, prawda, i tak dalej. Bardzo ciekawy człowiek.